W sektorze startowym mamy już amatorów. Amatorzy na starcie wyścigu XC Cross 4. Za chwilę będziemy oglądać rywalizację w tej kategorii. I jedziemy dla Marka i za chwilę będziemy mogli obserwować rywalizację w kategorii amatorów. Mężczyźni amatorzy będą mieli do pokonania 3 okrążenia, natomiast kobiety są dwie zawodniczki w tej kategorii, mają 2 okrążenia do pokonania i tutaj po starcie amatorów przejdźmy do dekoracji zawodników w kategorii junior. Wielki szacunek dla amatorów, że zdecydowaliście się na ten start, że zrobicie to w słusznej, jednej sprawie. Jedziemy do Marka. Szumuj! Tobie tu było. 2 minuty do startu! Pomoc techniczna i bufet w boksie, bufecie. Reanimacja w namiocie, pomocy medycznej. Każdy jedzie na miarę swoich możliwości z prędkością techniczną, fizyczną, żeby obsługa medyczna nie miała pracy. Uwaga! 30 sekund od tego momentu w ciągu 15 sekund może nastąpić sygnał zdarzenia. I wystartowali! Kategoria amatorów, mężczyzn i kobiet. Szumnie pokonania na tej morderczej trasie. Ogromny szacunek dla wszystkich amatorów, którzy zdecydowali się na start z własnymi słabościami, z tą trasą. 3000 metrów, 3600 metrów z rundą startową. Dalszej kolejności 3300. 3 takie rundy do pokonania. Amatorzy, open, kobiety, mężczyźni. I teraz aktywują moment, 3 pełne rundy. Już nam się stawka rozciągnęła. Najtwardsi amatorzy w Polsce. Cross country. Wyścig w formule olimpijskiej.
Będzie widowisko. I wielkie brawa, Lorda Mikołajczyk, pierwsza kobieta. Małgorzata Kaca, Legierzew Lublin. I mamy już pierwszy defekt na trasie. Kontynuujemy wyścig, biegniemy do boksu technicznego. Poprosimy tutaj służbę medyczną. Kolejni zawodnicy. 577. Numer 102, Konrad Biedrowski ze Szkół Technicznych w Mackowie. Sfera grupa amatorów zgłosiła się do udziału w dzisiejszym wyścigu Cross Country. I'm giving it jungle dedication. No need for hesitation.